kiedy po niebie rozniósł się pierwszy grzmot. Wiedział, że ma niewiele czasu, by wrócić do domu. Nie chciał moknąć w deszczu. Choć dokuczały mu ból w stawach oraz niska wydolność, drogę do miejscowego sklepiku zawsze pokonywał piechotą. Na szczęście każdego dnia pracował na podwórku lub dłubał popołudniami przy motocyklu, dzięki czemu zachował dość zadowalającą sprawność fizyczną, przynajmniej jak na swój sędziwy wiek. Szkoda, że nie można było tego powiedzieć o Zofii, jego małżonce, która z każdym miesiącem coraz bardziej podupadała na zdrowiu. Choroby, brak ruchu i niska odporność zrobiły swoje. I tak cudem udało się jej pokonać nowotwór piersi. Stanisław w każdym razie nie tracił pogody ducha i wspierał małżonkę w codziennych czynnościach, choć lepszym wydaje się określenie wyręczał. Staruszka bowiem potrzebowała pomocy przy niemal każdej aktywności, przygotowaniu posiłków, myciu się, czy choćby pościeleniu łóżka. Okolica całkowicie się wyludniła. Brzydka pogoda nie zachęcała do spacerów. Trudno było się tu doszukiwać oznak ludzkiej obecności, zwłaszcza, że w pobliżu znajdowało się zaledwie kilka domów. To, że Stanisław nie miał z kim porozmawiać, nie licząc żony, wcale mu nie przeszkadzało, bo i tak preferował samotny tryb życia z dala od natrętnych sąsiadów. Bez nich mógł wieść względnie spokojne życie emerytowanego lekarza. Kolejny grzmot, tym razem głośniejszy. Co gorsza, dotychczasowe podmuchy wiatru zaczęły przeradzać się w wichurę. Do domu pozostało około 400 metrów. Stanisław mocniej chwycił reklamówki z zakupami i poprawił kaszkiet. Wiedział, że w jego tempie powrót zajmie około 10 minut. Miał tylko nadzieję, że grzmoty nie obudzą Zofii. Gdy wróci, zrobi jej obiad i poda leki. Przy odrobinie szczęścia może uda mu się nawet obejrzeć teleekspres. Nim zdążył się zorientować, burza przybrała na sile. Dopiero rzęsiste krople deszczu uświadomiły mu, że nie ma co liczyć na słoneczne popołudnie, a on sam nie uniknie przemoknięcia. Dziwne. Doskonale pamiętał, że poprzedniego dnia w prognozie pogody nie zapowiadano opadów, a wręcz przeciwnie, piękny, słoneczny dzień. Lekko poirytowany zamlaskał i splunął na ziemię. Do butów wkradła się wilgoć, a ulica pokrywała się głębokimi kałużami. Stanisław chciał właśnie przekląć pod nosem, jak miał w zwyczaju, gdy coś nie szło po jego myśli, kiedy niespodziewanie w przestrzeni rozniosło się donośne grzmienie trąb. Instynktownie rozejrzał się po okolicy w poszukiwaniu źródła hałasu, lecz dźwięk wydobywał się jakby zewsząd i zdawał się nie mieć końca. Wyraźny, przeszywający ryk instrumentów wdzierał się do zakamarków mózgu i powodował chwilowe zesztywnienie nóg. Ptaki, które jeszcze niedawno spokojnie przesiadywały w koronach drzew, złowrogo zatrzepotały skrzydłami i wzbiły się w powietrze. Stanisław poczuł delikatne ukłucie w sercu. Krew zaczęła odpływać mu z kończyn. Nie wiedział, co się dzieje i jak długo to potrwa. Pragnął zrozumieć powód trąbienia. Przez umysł przemykały mu setki przyczyn mogących wytłumaczyć to zjawisko, lecz żadna nie wydawała się realna. Na szczęście po minucie wszystko wróciło do normy. Okolica znów pogrążyła się w milczeniu, które zagłuszał tylko przytłumiony dźwięk stukającego o ziemię deszczu. Za to krajobraz zrobił się jakiś niewyraźny, zamglony.
Ku przerażeniu Stanisława z każdym krokiem szarość stawała się coraz gęstsza i bardziej ponura, a drzewa kołysały się jakby intensywniej. To wywołało u niego nagły skurcz żołądka. Typowe motyle w brzuchu, ale w ten nieprzyjemny, bolesny sposób. Deszcz padał tak intensywnie, że po asfaltowej drodze płynął już wartki strumek. To też starzec przeszedł przez rów i wkroczył na leśną ścieżkę. Buty kleiły mu się od błota, ale wolał to, niż zostać przejechanym przez jakiegoś nieostrożnego kierowcę, który nie potrafi dostosować prędkości do panujących warunków. Tym bardziej, że widoczność zmalała do kilku metrów. Po 5 minutach mgła zaczęła się rozrzedzać i w oddali zamajaczyły kształty drewnianej chaty. Na moment jego twarz rozpromieniła się w niemrawym uśmiechu, który szybko ustąpił miejsca ponuremu grymasowi. Coś go zaniepokoiło, mimo że nie wiedział co. Nawet nie spostrzegł, kiedy marsz przerodził się w bieg. Nie mógł już się zatrzymać, jakby czuł, że grozi mu niebezpieczeństwo z rąk niewidzialnego wroga. Do tego ten deszcz. Gęsty, lepki, pachnący metalicznie. Ostatnie metry pokonał z wielkim trudem, kryjąc głowę pod kaszkietem, co ograniczało mu widoczność. Gdy udało mu się wreszcie dotrzeć do domu, rzucił siatki z zakupami w kąt, po czym oparł się o ścianę, aby utrzymać równowagę. W tej samej chwili z sypialni wyszła mu na spotkanie Zofia. Na widok męża rozwarła szeroko usta w niemym krzyku, a jej twarz zrobiła się trupio blada. Wszystko w porządku? Ty krwawisz. Starzec uniósł głowę i spojrzał ze zdziwieniem na żonę. Co? Nie, nic mi nie jest. Więc skąd ta krew? Stanisław przetarł ostrożnie skroń, po czym zdał sobie sprawę, że jego dłoń przybrała kolor czerwieni. Z wrażenia zabrakło mu słów. Nie miał pojęcia, dlaczego podłoga pod jego stopami pokryła się szkarłatem, a on sam śmierdział posoką. Dopiero kiedy wyjrzał przez okno, a jego oczom ukazał się krwawy deszcz, zrozumiał, co się właściwie stało. Wtem znowu rozbrzmiało trąbienie, jeszcze głośniejsze niż przedtem. Mężczyzna próbował coś powiedzieć, lecz słowa nie przebiły się przez ryk tysiąca boskich instrumentów, który narastał z każdą chwilą. Równie dobrze mógłby krzyczeć z całych sił, a i tak nie usłyszałby własnego głosu. W tym wyciu było coś przerażającego. Coś, co zwiastowało nieszczęście i budziło pierwotny lęk. Kiedy wreszcie zapadła cisza, Stanisław złapał Zofię za rękę. Spojrzał jej głęboko w oczy, a następnie łamiącym się głosem wyszeptał. Zaczęło się. Czerwone światło łojowych świec nieznacznie rozpraszało panujący w salonie półmrok. Odkąd burza przybrała na sile, a deszcz przemienił się w krwawą ulewę, wnętrze domu ogarnęły chłód oraz posępna szarość. Stanisław był na to przygotowany. Miał nadzieję, że dzień sądu pańskiego nigdy nie nadejdzie. Jednak zdrowy rozsądek już dawno nakazał mu opracować plan działania. Prorocy byli zgodni, a ojciec Pio ujął to tak. Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki.
czyńcie akty przyjęcia duchowej komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Stanisław nie miał powodu, by podważać słowa przepowiedni. Tym bardziej, że to właśnie dzięki głębokiej wierze odnalazł siłę, by mierzyć się z przeciwnościami losu. Wcześniej taki nie był. W kościele bywał wyłącznie w święta. Nie modlił się, nie pogłębiał swej wiary. Zawód lekarza i codzienny kontakt ze śmiercią nie pozwalały mu wierzyć, że Bóg przyzwala na wszechobecne okrucieństwo. Jaki dobrotliwy stwórca może tolerować to, że pijany mąż katuje żonę, niewinne dzieci umierają na nieuleczalne choroby, wokół toczą się wojny i panuje wszechobecna pogarda dla życia i moralności? A jednak wszystko zmieniło się w chwili, gdy Zofia znalazła się jedną nogą po drugiej stronie. Kiedy zawiodły najnowocześniejsze metody leczenia, a drogie lekarstwa nie przynosiły spodziewanych rezultatów, kiedy wydawało się, że ohydne szpony śmierci pochwycą ukochaną, pozostała tylko modlitwa. Codzienne prośby, błagania, a z czasem żałosne wycie o pomoc z nieba sprawiły, że kobieta jakimś cudem pokonała chorobę i wróciła do zdrowia. Dla Stanisława był to przełomowy moment, w którym przewartościował swoje życie i całkowicie oddał się woli Bożej. A dziś, zgodnie z proroctwem, co Bóg dał, zamierzał odebrać. Trzask przybijanych do ścieżnic desek niósł się po całym domu. Słone krople potu spływały po czole mężczyzny, który z determinacją barykadował okna. Nie zważał na ból w plecach oraz drżące palce. Nie znał przecież dnia ani godziny do pełnienia apokalipsy. Mógł za to przygotować się na jej skutki i spełnić warunki zbawienia, w tym gorliwej modlitwy o łaskę. Zofia tymczasem rozpalała kolejne świece, które uprzednio zostały poświęcone przez księdza i latami cierpliwie czekały na moment sądu. Z każdym kolejnym rozbłyskującym płomieniem rosła nadzieja oraz poczucie bezpieczeństwa. Mimo iż małżeństwo było przygotowane na wszelkie potworności, które miały spaść na ludzkość, gdzieś w głębi serca odczuwało lęk. Niestety, nikt z ich bliskich nie podzielał prawdziwości proroctwa, a wręcz wytykano im ślepe oddanie zabobonom. A jednak Stanisław, niczym Noe budujący arkę, nie zatracił wiary. Po kilkudziesięciu minutach dom pogrążył się w ciszy. Główne źródło światła stanowiły tańczące płomienie świec oraz niewielkie luki w oknach, przez które przebijała się nikła poświata zamglonego słońca. Ostatnie spojrzenie na świat, nim aniołowie oznajmią początek panowania Królestwa Ciemności, po którym ponownie zagości boska jasność. Długo ci to jeszcze zajmie? Spytała ospale kobieta, po czym podeszła do Stanisława krokiem tak chwiejnym, jakby miała za chwilę upaść. Już prawie skończyłem. Zostały ostatnie poprawki. 15 minut i będziemy bezpieczni. Dobrze. Tylko się nie przemęczaj. W twoim wieku... Daj spokój. Wiesz, że muszę nas przygotować. Tak, wiem. Zofia opuściła wzrok na podłogę. Co się dzieje? Dobrze się czujesz? Boli mnie tylko głowa. Nic poza tym. To chyba od tego ciągłego walenia młotkiem. Albo przez tę pogodę.
Zmiany ciśnienia źle na mnie działają. Stanisław odłożył narzędzia na parapet, a potem bez słowa pocałował żonę w czoło i mocno przytulił. Robił tak zawsze, gdy Zofia czuła się gorzej, co nieznacznie poprawiało jej humor. Rozumiem. Połóż się więc, kochanie. Odpocznij. Może nawet uda ci się zdrzemnąć. Potrzebuję jeszcze chwili, aby skończyć. Potem do ciebie dołączę, dobrze? Dobrze. Przytaknęła Zofia, po czym skierowała się w stronę sypialni, lekko kulejąc na lewą nogę. Stanisław tylko pokręcił głową i odprowadził ją wzrokiem. Poczekał jeszcze moment, a następnie przyłożył gwóźdź do deski i sięgnął po młotek. Chciał po prostu dokończyć robotę, aby mieć pewność, że nie zagrozi im żadne niebezpieczeństwo. Nim jednak wziął zamach, powietrze przeszyło donośne grzmienie trąb. Tak głośne, że mężczyzna poczuł ból w bębenkach i odruchowo zatkał uszy. Aniołowie zatrąbili po raz trzeci i ostatni. A chwilę później zniknęło słońce, ustępując miejsca bezgranicznej, ponurej ciemności. Pośród krzyku wichury i skrzypień krzesła rozbrzmiał gwizd czajnika. Stanisław ospale wstał od stołu i podreptał w kierunku kuchenki. Na całe szczęście używali butli gazowej, więc pomimo braku prądu mogli sobie pozwolić na ciepły posiłek lub filiżankę kawy. Lewą ręką sięgnął po saszetkę herbaty, a prawą po kubek, który zalał wrzątkiem. Następnie z szuflady wyciągnął kilka opakowań leków i ułożył tabletki na talerzu. Martwił się losem świata, tym, co stanie się na końcu apokalipsy. Choć przez ostatnie lata wytrwale kroczył drogą Pana, dręczyły go wątpliwości, czy dostąpi miłosierdzia. Ponoć w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. A mimo to czuł pewne obawy. Trzymając w dłoniach tackę z herbatą i lekami, udał się do sypialni. Obolałe mięśnie nie chciały współpracować. Organizm domagał się odpoczynku. Starzec musiał jednak zadbać o żonę, niezależnie od sytuacji, w której się znaleźli. Miał właśnie ostrożnie chwycić klamkę i bezszelestnie wejść do pokoju, kiedy usłyszał niewyraźny, przytłumiony głos. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Boże, minęło już tyle lat, a ja wciąż nie mogę się z tym pogodzić. Nie, nie, ojciec również nie zapomniał. Codziennie o tobie wspomina. Naprawdę jest tam tak pięknie? Czyli to prawda, że... Już niedługo. Kochanie, już niedługo. Znowu będziemy razem. Głos ucichł, kiedy Stanisław powoli otworzył drzwi i wyjrzał przez próg. Zofia siedziała na krawędzi łóżka i wpatrywała się pustym wzrokiem w stojącą na szafce nocnej, opatrzoną czarną wstążką fotografię Krystiana, ich syna. Szybkim ruchem otarła wilgotny policzek i zwróciła twarz w kierunku okna. Lecz łzy nie umknęły uwadze Stanisława. Przyniosłem ci herbatę i lekarstwa. Wszystko w porządku? Tak. Dziękuję. Znowu go wspominałaś? Mówiłem, że... To tylko chwilowa rozterka. Nie martw się. Mężczyzna podszedł do stolika i położył na nim tackę. Następnie zamknął za sobą drzwi. Jak się czujesz? Już ci lepiej? Odrobinę. Wciąż boli mnie głowa i jakoś nie mogłam się zdrzemnąć. Przewracałam się tylko z boku na bok. To wszystko przez...
No wiesz, wiem. To nie potrwa długo. Musimy być silni w wierze. Pamiętaj, że nic nam tu nie grozi. Wciąż za nim tęsknię, wiesz? Tak bardzo mi go brakuje. Wiem o tym. Mnie również, ale... Niedługo znów go zobaczę. Chcę tego. On również. Czuję to. Stanisław zacisnął usta, by powstrzymać się od komentarza. Z jednej strony oddałby wszystko, by znów zobaczyć zmarłego syna. Z drugiej zaś wiedział, że stanie się to dopiero, gdy sam znajdzie się po drugiej stronie. A przecież, jak każdy człowiek, nie chciał jeszcze umierać. Nie, gdy miał po co i dla kogo żyć. Wybacz, ale chcę się położyć. Ta upiorna ciemność źle na mnie działa. Nie czekając na odpowiedź, Zofia połknęła tabletki. Upiła łyk herbaty, a potem ułożyła się na łóżku i obróciła na lewy bok. Następnie przykryła się kocykiem i cichutko pociągnęła nosem. Stanisław nabrał powietrza i na kilka sekund wstrzymał oddech. Wydawał się spokojny, ale w głębi serca czuł głęboki smutek, który odbierał mu pewność siebie. Jako mężczyzna chciał zapewnić ukochanej bezpieczeństwo i wolność od wszelkich zmartwień. A jednak podejrzewał, że z Zofią działo się coś niedobrego. Nie chodziło o zdrowie fizyczne, ale psychiczne. Demencja, depresja, a może coś gorszego. Mimo że przez lata sprawował zawód lekarza w krakowskim szpitalu, mógł tylko podejrzewać. By okazać żonie wsparcie, przykrył ją dokładnie kocem, a potem pogłaskał po ramieniu. Wtedy ogarnęło go przerażenie. Gdy dłoń poczuła zimno jej skóry, zesztywniał. Jego oczy pokryły się bielmem, a rozum zatracił kontakt z jawą. Przez umysł przelatywały mu tysiące rozmytych obrazów, tak rzeczywistych i dotkliwych, że poczuł przeszywający ból w sercu. Chciało mu się płakać, a jednocześnie skakać z radości. Później ogarnęło go podniecenie, a następnie niepohamowana żądza mordu. Nie mógł zapanować nad ciałem, gdyż świadomość odleciała jakby do innego wymiaru. Czas stracił na znaczeniu, a w praktyce przestał w ogóle istnieć. Po krótkiej chwili, która zdawała się być wiecznością, z niewyobrażalnych obrazów wyłoniło się widmo nieuniknionej śmierci. Stanisław widział buchające płomienie, spływające ulicami morze krwi, a także hordy bestii, które rozszarpywały na strzępy bezbronnych, krzyczących z rozpaczy ludzi. Było to tak realne, że prawie poczuł ulatniające się z niego życie. A potem obrazy zanikały, a ich miejsce zajął szpitalny korytarz. Niezwykle znajomy, jakby wyrwany ze wspomnień. Później pojawiły się wrzaski personelu medycznego i trzask otwieranych drzwi, a wizja skupiła się na sylwetce nieprzytomnego mężczyzny, leżącego nieruchomo na szpitalnym łóżku. Wieziono go na salę operacyjną, a przynajmniej tak można było wywnioskować po jego obrażeniach. Stanisław nie widział jego twarzy. Mógł dostrzec jedynie wątłe ciało i dłoń zwisającą z krawędzi łóżka, a jednak czuł, że jest mu bliski. Nagle z odmętów umysłu wydobył się donośny, niski głos. Pomóż mu. Potem pojawiła się pustka, którą pochłonął bezdenny mrok. Obudził się z krzykiem. Z
trudem nabrał powietrza, jakby dopiero co wypłynął na powierzchnię z głębi morza. Czuł suchość w gardle oraz zawroty głowy. Do tego serce kołatało mu jak wściekłe. Potrzebował dłuższej chwili, by zrozumieć, że leży na zimnej posadzce piwnicy. A przecież ostatnie, co zapamiętał, to widok zasypiającej Zofii na górze w sypialni. Nie miał pojęcia, jaka niezwykła siła przeniosła go w to miejsce, a tym bardziej, co działo się z nim przez ostatnie minuty. Powoli rozejrzał się po pomieszczeniu. Wszędzie panował mrok, który graniczył z całkowitą ciemnością. Ponadto było jakoś tak chłodno i wilgotno. Zapewne za sprawą nieszczelnego lufciku. Stanisław długo się nie zastanawiał. Sięgnął do kieszeni i wydobył zapalniczkę. Słabe światło nieznacznie zarysowało mętne kontury piwnicy. Żałował, że nie zdążył tu rozpalić świec. Owszem, planował to zrobić, ale znacznie później, po przygotowaniu pozostałych pomieszczeń. Kiedy jego umysł powrócił do pełnej świadomości, dźwignął się na nogi i głośno zasyczał na ból w kolanach. Następnie przejechał dłonią po ścianie w poszukiwaniu włącznika światła. Dopiero po trzecim kliknięciu przypomniał sobie o braku prądu. Świadomość, że nie zdoła rozproszyć ciemności, rozbudziła w nim lęk. Przez moment poczuł się bezradny wobec przejawu boskiej surowości i konsekwencji sądu ostatecznego. Choć równie dobrze mógłby być to tylko krótki atak paniki. Szybko jednak porzucił te obawy. Z zamyślenia bowiem wyrwało go ciche, dobiegające z zewnątrz warczenie. Z początku słyszał tylko jeden głos, lecz po chwili pojawiły się dwa kolejne. Zupełnie jakby wygłodniałe psiska krążyły wokół domu w poszukiwaniu wejścia. Stanisław wiedział jednak, że nie były to zwykłe psy. Żadne zwierzę przecież nie było w stanie wydobyć z siebie tak ponurych, gardłowych, niemal demonicznych odgłosów. Na moment przymknął powieki i głęboko odetchnął. Wszak w domu, w którym palą się poświęcone świece, nic mu nie groziło. A przynajmniej tak twierdziły proroctwa. Mimo to czuł drętwienie kończyn oraz oddech śmierci na plecach. Dlatego najciszej jak był w stanie, podreptał pod stojący przy ścianie regał. Ustawił na półce zapalniczkę i ostrożnie chwycił strzelbę. Następnie włożył do kieszeni garść śrutowej amunicji i przeładował broń. Pomimo strachu musiał wziąć się w garść i ochronić siebie oraz ukochaną. Powoli skierował się w stronę włazu, który prowadził do górnej części domu. Odległość była niewielka, dlatego pokonał ją z łatwością, choć nogi drżały mu przy każdym kroku. Problem pojawił się natomiast podczas podnoszenia klapy. Chciał zrobić to po cichu, ale konstrukcja ledwo drgnęła. Zacisnął pięści, naparł na nią z całych sił, co skutkowało głośnym, przeszywającym skrzypieniem. To rozjuszyło bestię. Stanisław nie miał już wyboru. Ostre drapanie pazurów o ściany oraz potworne warczenie wdzierały mu się do mózgu z siłą tarana, czyniąc taki rumor, że zagłuszały myśli. Wzdrygnął się. Próbował jakoś zareagować, ale przerażenie mąciło i odbierało rozum. Wtedy pomyślał o Zofii. Chwycił mocniej strzelbę i wbiegł do sypialni. Ku jego zaskoczeniu małżonka zdawała się całkowicie głucha na dobiegające zewsząd hałasy.
leżała nieruchomo, co w pewien sposób go uspokoiło. Nie chciał jej budzić, mimo iż groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. Coś podpowiadało mu, że lepiej będzie zostawić ją w spokoju. To minie. Rozpal kolejne świece i pomódl się o łaskę Pana. Jesteś bezpieczny. Bóg czuwa nad tobą. Nie miał pewności, czy był to wyłącznie wytwór jego zlęknionego umysłu, czy realny głos z nieba. Niezależnie jednak od jego źródła nabrał przekonania, że było to jedyne, co może zrobić. Równie dobrze bestie z piekieł mogły istnieć tylko w jego wyobraźni, a on sam wciąż śnić. Mimo wszystko nie chciał przeciwstawiać się woli Stwórcy. Przełknął głośno ślinę i pozwolił, by serce nieco się uspokoiło, a gdy był już gotów, wydobył z szafy 6 łojowych świec. Następnie ułożył je wokół łóżka i powolnym ruchem podpalił knoty. Pokój momentalnie rozświetlił pokrzepiający czerwony blask. Pozostała tylko gorliwa modlitwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam. Przerwał na chwilę, by złapać oddech. Nie wypowiedział jeszcze słów modlitwy do końca, a mimo to w domu już zagościła cisza. Ryki oraz zaciekłe drapanie ścian ustały, zupełnie jakby bestie uciekły w popłochu przed głosem Pana. W głowie Stanisława zrodziła się jednak wątpliwość. Owszem, może gdyby wyrecytował całą modłę, mogłoby to odegnać piekielne byty, ale nie zaledwie kilka wydukanych zdań. Dla pewności chwycił strzelbę i udał się pod drzwi prowadzące na zewnątrz. Cisza była aż nadto podejrzana. Czuł to w kościach. Przez moment stał w bezruchu, czekając, aż wydarzy się coś niezwykłego. Lecz do jego uszu dolatywał tylko ponury szum wiatru. Minuta, dwie. Nic się nie działo. Bestie zniknęły na dobre. Już miał wrócić i sprawdzić, co z Zofią, kiedy z oddali dobiegł go ledwie słyszalny krzyk. Z wrażenia oniemiał. Pomimo odgłosów wichury udało mu się rozpoznać męski, donośny głos, a zaraz po nim gardłowy ryk potworów. Nie musiał długo się zastanawiać. Wiedział, że lada moment demony pochwycą kolejną bezbronną ofiarę, której dusza szczeźnie w ogniu piekielnym. Bez wahania otworzył drzwi i skupił wzrok na majaczącej sylwetce. Widząc nadbiegającego mężczyznę, przyłożył broń do ramienia, przymierzył i pociągnął za spust. Scenariusz Adrian Iwaniak. Czytał Jakub Rutka.